Nieraz bowiem jak się słucha kazań, ma się czasami wrażenie, że mówi się do przysłowiowych pogan. A tymczasem mówi się przecież do ludzi wierzących, ale często niepewnych swej wiary, nie dość świadomych swych zobowiązań. Trzeba tymczasem nieustannie stawiać wymagania. Mówić, że nie ma prawdziwej Ewangelii, nie ma chrześcijaństwa bez związku z życiem, bez konsekwencji w życiu, bez świadectwa. Pozwólcie, że przywołam pewne autentyczne wydarzenie, o którym wspomniał jeden z biskupów z południa Polski, które to wydarzenie daje wiele do myślenia. Otóż po odczytaniu jednego z listów pasterskich, a tych czasami jest w kościele sporo, przyszła do kurii bardzo szlachetna kobieta, by podziękować. To był chyba ten jedyny raz, kiedy ktoś przyszedł, by podziękować za list pasterski biskupa. Nie zastała biskupa, ale spotkała jego sekretarza. Proszę księdza, wypaliła bez ogródek, powiedzcie biskupowi, że ja na taki list 20 lat czekałam. Wszystko powiedział. Wszystko, co odnosi się do mojego sąsiada. Wreszcie ktoś mu wygarnął. Można by, kochani, właśnie śmiać się trochę z tego, ale ta historia jest także również o nas samych, o każdym z nas. Dlatego ją opowiadam, bo dobrze jakby ilustruje fakt, że do każdego z nas odnosi się Boże Słowo. Nie do mojego sąsiada, kimkolwiek jest, ale do mnie, konkretnego człowieka, biskupa, kapłana, każdego z nas. Każdy więc, zarówno i nauczyciel Ewangelii, ale również jej słuchacz, o ile chce doświadczyć nowości Ewangelii, musi odnieść do siebie to nowe wymaganie, Jezusowe wymaganie świętości. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To też kapłan czy biskup, który tego wymagania nie stawia swemu ludowi, niech zamknie księgę i niech najpierw się modli. Ale i chrześcijanin, który nie czuje w sobie pragnienia świętości, nie rozpala go w sobie, niech, tak po ludzku mówiąc, zatka uszy, albowiem Boże Słowo nie jest przez niego przyjęte, jakby w ogóle do niego nie docierało. Może nie tyle zatka uszy, co raczej te uszy stara się poprzez sakramenty święte otworzyć, przemyć. Panie moi siostry i bracia, musimy pojąć, że Ewangelia, Boże Słowo odnosi się do każdego z nas. Dlatego nowa ewangelizacja, o której mówi zarówno Jan Paweł II, i Benedykt XVI i obecnie papież Franciszek, to nowa modlitwa, nowa jakość modlitwy. To związek modlitwy, wiary, spowiedzi, życia sakramentalnego, również pobożności maryjnej z naszym życiem, codziennym życiem. Dlatego postawmy sobie w głębi naszych serc pytanie, co zrobię z ziarnem, które tu w Sianowie otrzymałem? Gdzie je posieję? Kiedy mam je podlewać, żeby wydało plon stokrotny? Kochani moi, pragniemy, będąc tu w Sianowie, zaczerpnąć, jak weselnicy w Kanie Galilejskiej, zaczerpnąć nie tyle ani wody, ani wina, ale zaczerpnąć od źródła, od Chrystusa i Jego Matki. Zaczerpnąć jakby szczyptem wiary, która pozwoli nam ugasić nasze pragnienie, która pozwoli uradować nam winem prawdy i łaski, którym sami siebie mamy szansę napoić, ale również i tych, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Wielki teolog ubiegłego wieku, Hans Urs von Balthasar, powiedział kiedyś: chrześcijanin stoi i upada z modlitwą. Zobaczcie, wybitny myśliciel wyznał tę prostą prawdę po wielu latach teologicznych dociekań. Jeśli chrześcijanin nie będzie się modlił, upadnie jego wiara. Dlatego nasza pielgrzymka tutaj do Sianowa, do Matki Bożej, będąc również formą nieustannej modlitwy, czasami modlitwy poprzez nasze nogi, poprzez nasze serca, poprzez trudy pielgrzymowania, pogłębia
tak po prostu naszą wiarę. Bo modlitwa jest otwieraniem się człowieka na działanie Pana Boga. Bo wiara jest otwieraniem się człowieka na Boga, jest czynieniem człowieka mocnym do zwycięstwa nad sobą, nad pokusami, do zrealizowania w tych nowych warunkach tego, co Chrystus chce, żebyśmy my, Jego wyznawcy, zrealizowali. Chrześcijanin stoi i upada z modlitwą. I jego wiara, dopowiada Baltazar, ma jedną tylko treść, że Bóg go ukochał, jego i wszystkich ludzi, nie tylko wszystkich bezimiennych, lecz również właśnie jego, że kochał i zawsze kocha. Bóg nas, kochani, ukochał, wybrał nas, tak jak wybrał naród wybrany. Jezus wybrał nam i ofiarował sakrament Chrztu Świętego do tego, byśmy byli jednym Bożym ludem, byśmy byli nowym Bożym człowiekiem. Co ważne, wybrał nie dlatego, żeśmy lepsi, mądrzejsi czy też mocniejsi niż inni. Przeciwnie, jesteśmy słabi, grzeszni, niezdarni, ale On nas ukochał i z miłości wybrał i włączył w swój lud i chce, abyśmy odwzajemniali Jego miłość. Byśmy w modlitwie i w życiu dawali świadectwo tej Bożej miłości. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby pójść za Chrystusem, być blisko Chrystusa, tak jak Maryja, by dać dowód, żeśmy Go do naszego życia i serca przyjęli, tak jak przyjęła Bożą wolę Maryja, pełniąc ją nieustannie. Kochani moi, dlatego dzisiaj pielgrzymując, wpatrujemy się w nią, albowiem jest dla nas wzorem miłości Boga, Chrystusa, bliskości z Chrystusem. Dlatego przychodzimy do Sianowa z tą myślą, że będziemy uczyć się od niej tej miłości do Jezusa Chrystusa, uczyć się od niej wiary ofiarnej, żywej, dynamicznej, odpowiedzialnej. I temu właśnie winna służyć pobożność maryjna w naszych rodzinach i w naszych parafiach. Około 10 lat temu odwiedził Polskę ciekawy człowiek, Władimir Bukowski, zasłynął jako dysydent, 12 lat spędził w szpitalach psychiatrycznych, więzieniach, w obozach pracy w Rosji Radzieckiej. Zmarnowali mu życie, ale on wytrwale bronił prawdy, opierając się komunistycznemu reżimowi, a obserwując życie, mówił, że nie wierzy w rewolucję i przestrzegał: nie wolno uczyć się od wrogów, jeśli pragniesz być inni niż oni. To bardzo ciekawa myśl. Nauczyło go jej życie. Nie wolno uczyć się od wrogów, jeśli pragniesz być inni niż oni. My także nie uczmy się od tych, co lekceważą Boże prawo, którzy ulegają pokusie przysłowiowej wolności, która staje się niewolą, którzy głoszą hasła piękne tolerancji, wolnej miłości w związkach różnorakich, którzy nie akceptują życia człowieka poczętego, czy też głoszą hasła eutanazji, czy różne inne. Nie uczmy się od nich. Uczmy się od tych, których należy naśladować, bo naśladowali Chrystusa. A Chrystus jest nam potrzebny w życiu naszym, pielgrzymowaniu naszym, w tym naszym zmaganiu się z życiem i codziennością. Jest nam potrzebny, albowiem daje nam przykład miłości. Umiłował nas do końca i miłość do bliźniego pozostawił nam jako zadanie do wypełnienia. Beatyfikowany, kochani moi, przez Jana Pawła II w 2002 roku ksiądz Jan Balicki, rektor seminarium przemyskiego w latach przed II wojną światową, zasłynął może jak święty Jan Maria Wianney z Ars, jako polski więzień konfesjonału, jako kapłan wielkiej pokory, żarliwej modlitwy, nadzwyczajnego umartwienia, który był zatroskany o duchowe i doczesne potrzeby każdego człowieka, często rozpoczynał swoje zapiski duchowe modlitewną myślą i zawołaniem: dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył. Dobrze, abym doskonale wierzył, ufał, miłował. Który chrześcijanin, który biskup, który kapłan, kto z nas dziękuję za upokorzenie? To wielka lekcja, trudna lekcja, której warto się uczyć.
Także wtedy, gdy, a zwłaszcza wtedy, gdy nam się coś nie udaje. Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, bo myślałem, że to wszystko moja zasługa, że to wszystko moje dzieło, że to wszystko moje staranie, a to wszystko, co dobrego dzieje się w moim życiu, jest jedynie Twoją łaską i zasługą. Kochani moi, na koniec jeszcze chciałbym zacytować albo przywołać osobę, która mnie osobiście zafascynowała i bardzo często w ramach wizytacji ją przywołuję, a mianowicie wietnamskiego kardynała Francisa Van Tuana, zmarłego w 2002 roku, którego proces beatyfikacyjny jest obecnie w Rzymie prowadzony, który swego czasu również głosił rekolekcje wobec Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej. On, kiedy został biskupem Saigonu albo Ho Chi Minh w innej wydaniu mówienia, komunistyczne władze uwięziły go. W więzieniu bez wyroku spędził 13 lat, z tego 9 lat prawie można powiedzieć, że w zupełnej samotności. Przydzielono mu strażników, którzy mieli zmieniać się co 2 tygodnie. I rozmawiając z nimi, ich nawracał. Wówczas szef policji miejscowy zdecydował, aby nie zmieniano strażników co 2 tygodnie, by nie nawrócił całej więziennej służby. Niech z gorszy miał powiedzieć ów orzędnik tych 4, co go teraz pilnują. Czym owych ludzi zarażał ów wietnamski kardynał Van Tuan? Mówił im tak po prostu o miłości bliźniego. Mówił może trudnymi słowami: choćbyście mnie zabili, ja nie mogę was nie nienawidzieć. Ja nie mogę was nie kochać. I odprawiał, jeśli było to możliwe, codziennie mszę świętą, a za kielich służyła mu jego dłoń. To była jego katedra, której poprzez kilka kropel wina i hostię, którą dostarczali mu owi strażnicy, starał się celebrować mszę świętą. Miał też kawałek ołówka, którym pisał księgi liturgiczne na tyle, na ile pamiętał, czy też z pamięci odtwarzał treść Pisma Świętego. Można by zapytać, skąd ów wietnamski biskup czerpał siły. Kochani moi, jest jedyna odpowiedź: z Chrystusa, z Jego miłości. Stał się bowiem Jego narzędziem, znakiem potęgi miłości Pana Boga, tej miłości, co nieustannie przenika naszą ludzką miłość. Również i my przyszliśmy do Sianowa całymi rodzinami, aby tę naszą miłość wzmocnić, małżeńską, rodzinną, osobistą, w głębi naszych serc, do Boga, do drugiego człowieka, by zamanifestować naszą wiarę, by z tego domu Chrystusowej i naszej Matki zaczerpnąć siły, by w naszych domach, domach rodzinnych, naszej tradycji kaszubskiej, miłość, wiara i pobożność były mocą naszych rodzin wiernych Bożemu prawu. A to Boże prawo skutecznie kształtuje nasze życie rodzinne, nasze zwyczaje i naszą postawę. To, że Kaszuby były zawsze i ufamy, zawsze będą wierne Panu Bogu. Pragniemy, kochani moi, wsparci opieką Matki Bożej szkaplerznej, w jej szatę odziania, przede wszystkim obdarzeni boskim pokarmem płynącym z tego ołtarza ciałem Jezusa Chrystusa, tworzyć, jak podpowiadał nam Jezus w Ewangelii, duchową rodzinę Jezusa Chrystusa, który widząc nas dzisiaj zasłuchanych, może strudzonych, może zmęczonych słońcem, okolicznościami, ale zasłuchanym i wpatrzonym w Chrystusa i Jego Matkę, mógłby do nas On sam powiedzieć: oto moja Matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Niech więc, kochani moi, nasze rodziny kaszubskie i wszystkie inne w ojczyźnie naszej, w diecezji naszej, złączą się w jedno i staną się Chrystusową rodziną, by były silne Bożym prawem obrony życia, honoru, ludzkiej godności. Tego sobie i Wam z całego serca życzę i oto wraz z Wami się modlę,
Trnoku kanonizacji naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, tu u stóp pani naszej Sianowskiej,